Na relacje polsko-żydowskie w okresie okupacji rzutowała trudna koegzystencja tych dwóch społeczeństw przed 1939 rokiem. Pomimo, iż były to dwie najliczniejsze grupy narodowe zamieszkujące miasto, dzielił je znaczny dystans. Żydzi w większości zamieszkiwali teren Starego Miasta, gdzie mieszkali jedynie nieliczni Polacy, którzy z kolei w znacznej mierze mieszkali na południu miasta. Odmiennie kształtowały się również struktury zawodowe. Żydzi, w większości trudniący się drobną produkcją i handlem, często prowadzili działalność na własny rachunek. Polacy częściej zatrudniani byli w dużej i średniej wielkości zakładach produkcyjnych. W konsekwencji możliwość zbliżenia na gruncie zawodowym była ograniczona. Nie bez znaczenia była również bariera językowa. Łódzcy Żydzi w większości posługiwali się językiem jidysz, będącym barierą dla polskiego odbiorcy. Ważnym czynnikiem budującym bariery była ksenofobia i nieufność wobec Żydów, wynikająca z wąsko pojmowanej tradycji katolickiej, potęgowana niezrozumieniem odrębności obyczajów i kultury religijnej. Wszystko to powodowało, że życie obu społeczności przebiegało różnymi torami, spotykając się najczęściej na gruncie wyłącznie handlowym. Ten stan rzeczy bodaj najlepiej oddał Arnold Mostowicz, ocalały z getta, wspominając po latach, że Łódź to były trzy, nawet cztery miasta, albo może i więcej. Była Łódź Polaków, Łódź Żydów i Łódź Niemców. Była Łódź Bałut, Łódź Hojen, Łódź Śródmieścia. Od początku okupacji we wrześniu 1939 roku łódzcy Żydzi byli poddani surowym represjom. Trudno wskazać dominującą postawę społeczeństwa polskiego wobec tak wyraźnych szykan wymierzonych w Żydów. Pomimo przykładów indywidualnego wsparcia, pomocy w zakupach czy załatwiania spraw administracyjnych, można przypuszczać, że dominująca była bierność, o której w swojej kronice wspomina Emanuel Ringenblum. Trudno obecnie stwierdzić, czy postawa ta wynikała z przedwojennych uprzedzeń, czy też raczej z ogólnego terroru, któremu byli poddani również Polacy. Bez wątpienia część miejscowej ludności wykorzystywała sposobność do rewanżu, o czym świadczy zapis anonimowego żydowskiego autora, relacjonującego, że do czasu wprowadzenia oznaczeń zewnętrznych przybyli z Rzeszy żołnierze i niemieccy cywile nie orientowali się w wyglądzie Żydów i wtedy częstokroć pomagała im miejscowa ludność chrześcijańska. Ona to najczęściej wskazywała Niemcom tych Żydów, którzy dzięki swemu zewnętrznemu wyglądowi uchodzili ich uwagi. Przypisywanie tych czynów wyłącznie Polakom byłoby jednak nadużyciem. Stanisław Kohn wspomina bowiem, że jeszcze gorzej niż Niemcy zachowywali się wobec Żydów Volksdeutsche. Natomiast ludność polska zachowywała się neutralnie. Najjaskrawszym przykładem rasistowskiej polityki władz okupacyjnych było utworzenie 8 lutego 1940 roku getta na terenie dzielnic Bałuty i Stare Miasto. Do końca kwietnia, gdy nastąpiła jego całkowita izolacja, skoncentrowano w nim 163 tysiące osób. Getto łódzkie było jednym z najpilniej strzeżonych na terenach okupowanych. W późniejszych jego opisach dominują opinie o jego całkowitej izolacji. Należy jednak stwierdzić, że nie było ono hermetyczne. Zamknięcie granic getta nie przerwało kontaktów ludności polskiej i żydowskiej, choć o ich skali trudno obecnie wnioskować. Początkowo pokonywano ogrodzenie, aby wydostać się do miasta, a tam zdobyć żywność, choć tutaj narażano się na denuncjacje ze strony postronnych osób. Również Polacy przekraczali granicę w poszukiwaniu znajomych, tak by dostarczyć im potrzebne produkty. Wiązało się to z wyraźnym ryzykiem, bowiem za przekroczenie granic groziła kara śmierci, często egzekwowana. Najwięcej przypadków zastrzelenia osób przy granicy zarejestrowano do końca 1941 roku, gdy liczba kontaktów była największa. Paradoksalnie to na ulicach przejazdowych, ulicy Zgierskiej i ulicy Limanowskiego, dochodziło do najczęstszych kontaktów. W początkowym okresie istnienia getta osoby pragnące się do niego dostać mogły wyskoczyć z jadącego tramwaju i przedostać się przez niski parkan. Innym miejscem kontaktowym był bałucki rynek. Tam mieściła się administracja żydowska. Stanowił on również śluzę, jedyne miejsce, przez które legalnie można było wjechać do getta oraz punkt przyjmowania towarów. Generowało to możliwość kontaktów pomiędzy furmanami transportującymi zaopatrzenie, polskimi pracownikami instytucji miejskich, a żydowską obsługą bałuckiego rynku. Niestety ze względu na silną kontrolę tego miejsca były one raczej akcydentalne i krótkotrwałe.
Odrębnym zjawiskiem był zorganizowany szmugiel. Jego symbolem stała się ulica Żurawia, biegnąca wzdłuż północnej granicy getta. Topografia miejsca oraz zamieszkiwanie tej okolicy przez Polaków stanowiły naturalną zachętę do rozwoju tego procederu. Mógł on być prowadzony przez osoby indywidualne, często w tej roli występowały wówczas dzieci, oraz zorganizowane szajki, najczęściej złożone z Polaków i Żydów. W takich wypadkach częstym sprzymierzeńcem była korupcja panująca wśród niemieckich policjantów. Ułatwiała ona przemyt. Znane są nawet przypadki, gdy po przekupieniu wartowników do getta wjeżdżały wozy załadowane żywnością, przy czym był to raczej wyjątek niż reguła. W celu przeciwdziałania oraz przyspieszenia ogólnej grabieży mieszkańców getta, Niemcy w lipcu 1940 roku nakazali wprowadzić kwity markowe jako jedyny środek płatniczy w getcie. Były one bezwartościowe poza jego granicami. Wycofanie pełnowartościowych pieniędzy miało uderzyć w szmuglerów. Wówczas jednak rozkwitł handel wymienny. Na przełomie 1940 i 1941 roku dokonano również zmian jednostek strzegących granic. Lokalne siły policyjne zastąpiono funkcjonariuszami ze Starej Rzeszy, mniej skorymi do korupcji. Nie bez znaczenia była również działalność żydowskiej służby porządkowej w getcie, która skutecznie ścigała osoby trudniące się tym procederem. Wszystkie te działania wpłynęły na zredukowanie do końca 1941 roku zjawiska szmuglu, choć ostatecznie nigdy nie został on wyeliminowany. W stosunkach polsko-żydowskich w tym okresie dominował, podobnie jak przed wojną, aspekt handlowy. Obecnie trudno oszacować skalę innego zjawiska, jakim było ukrywanie Żydów poza gettem. Bez wątpienia w warunkach panujących w Łodzi, przy znacznej liczbie niemieckich mieszkańców oraz sąsiedzkiej nieufności, trudno byłoby zorganizować ewentualną pomoc na skalę znaną chociażby z Warszawy. Nieliczne przypadki ukrywania pochodzą z początkowego okresu funkcjonowania getta. Niezbyt znana jest wciąż historia Ryszarda Lerczyńskiego, którego działania stanowią przykład bezinteresownej pomocy w obliczu tragedii. Ten 19-letni wówczas chłopak, mieszkający przy ulicy Ogrodowej 43, obecnej ulicy Pokładowej na Rudzie Pabianickiej, wraz z rodzicami i za ich zgodą przez kilka miesięcy do jesieni 1940 roku ukrywał w specjalnie przygotowanym pokoju dwójkę znajomych Żydów, Chaima Puterschnitta i Ruchlę Frymar. Gdy ci zdecydowali się przenieść ostatecznie do getta, wspierał ich dostarczając żywność i lekarstwa. Na ich wniosek w 1992 roku otrzymał on tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, pozostając jedynym Łodzianinem, który go otrzymał za działalność w mieście. Pojedyncze akty wsparcia w żadnej mierze nie mogły jednak odwrócić biegu historii. Okupacja niemiecka położyła kres wieloetnicznemu społeczeństwu Łodzi, a większość łódzkich Żydów, stanowiących w 1939 roku blisko 35% ogółu jej mieszkańców, została zamordowana.